Widzowie, ja Sebek mam dla Was bardzo, bardzo ważną informację. A mianowicie, u nas we wiosce powstał nowy sklep i to nie byle jaki. Już go Wam pokazuję. Widzicie tutaj przez okienko, może je rozbiję. Poczekajcie, o teraz lepiej go widać. Widzicie, jaki to jest sklep? Nie jest on zwykły. Jest on diamentowy, szmaragdowy i złoty. Jestem bardzo ciekawy, co oni tam sprzedają. A że ja, jak to ja, posiadam tutaj gotóweczkę schowaną normalnie na czarną godzinę w tej oto skrzynce, to słuchajcie. Postanowiłem, że wezmę je wszystkie, wszystko co mam to wezmę i wykupię, wykupię cały sklep jaki tylko jest, a wy widzowie możecie mi w tym pomóc zostawiając łapeczkę do góry, o taką małą tutaj na dole superancko by było jakbyście ją nacisnęli, a ja w tym czasie wezmę sobie forse, którą mamy gdzieś tutaj, tak tutaj jest, więc bierzemy wszystko, wszystko co jest to zabieramy, normalnie zamienimy to na diamenty, szmaragdy i złoto, bo na tym się nie traci, także zabieramy to, zawsze mogę to odsprzedać, także... Bez obawy, śmiało, dobra, wezmę sobie od razu całe staki, siup, siup, tak poprzerzucam i idziemy teraz do sklepu. Hop, hop, jestem ciekawy, jak tam wygląda w środku, bo jeszcze szczerze mówiąc tam nie byłem. Biegnijmy szybko, szybko. O, w sumie to mogę z Wami wyścig zrobić i to na subskrybera. Co Wy na to? Chcielibyście taki wyścig? No to robimy taki wyścig, nie ma problemu. Kto będzie szybszy, ja dobiegający do tego sklepu, czy Wy, wciskający taką subskrypcję tutaj na dole, małą, czerwoną? Ona już w sumie z tego. To, co słyszałem, nie jest czerwona, także sprawdźcie to koniecznie i ją naciśnijcie. A my się ścigamy na 3 2 1. Biegniemy, biegniemy szybko, szybko do sklepu, do sklepu. Kto będzie pierwszy, wyklikający subskrypcję czy ja? Ja myślę, że ja, bo już dobiegłem. Tak, chyba byłem pierwszy, albo wy, nie wiem. Dajcie znać. W ogóle zobaczcie, co on tutaj sprzedaje przez szybę. Ja już widzę, czyżby tak. To były tylko 3 itemy, a po ile on to w ogóle ma? Poczekajcie. Ma 5 dolarów za diament 1. Ok, 5 dolarów za sztabkę złota i 5 dolarów za szmaragd. Wiecie co? Ja chyba wezmę to wszystko, ale dajmy na to, żeby. Niech, niech to będzie zmieszane. O, najlepiej by było. Dzień dobry, panie wilacerze. Ja bym chciał wykupić cały asortyment, jaki pan ma. Już panu Kasiore wyrzucam. Mam tego naprawdę wiele. Wyrzućmy wszystkie staki. Proszę, proszę pozbierać to, panie wilacerze. Proszę wziąć to ze sobą i powyrzucać mi e, chyba. Poczekajcie, jeżeli dobrze policzyłem, to powinien po trzy staki dostać wszystkiego. Poczekajcie, wyrzuca mi, okej. Okay. Tylko proszę, bez oszukań dnia. Eee, po jeszcze jednym staku. Proszę jeszcze jednego staka diamentów. Jak to nie? Jak to nie? Dawaj, dawaj mi tutaj, nie oszukuj mnie. Mnie nie oszukasz. Ja sobie to na szybko przeliczyłem. Po pięć dolarów to wychodzi po trzy staki. Co nie, widzowie? Wy to chyba też obliczyliście, czy nie? Jo, wyrzuca mi, wyrzuca. Widzicie? On był nieuczciwy. Dobra, dawaj mi wszystko. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie okłamuj. O tak, szmaragdy mi tutaj wyrzucił. Jeszcze jeszcze złoto, jeszcze złoto, panie, ja liczę, ja liczę wszystko, dobra, dziękuję, teraz mi się wszystko zgadza, e, miło się z panem interesy robi, do widzenia, do usłyszenia, a ja idę sobie to widzowie schować, mam taki, widzicie, taki bunkier ala, chciałem tam forsę e schować, bo w domku się trochę boję, wiecie, ja tam włamanie miałem nieraz, jakieś stwory mi tam wchodziły i teraz sobie wybudowałem taki bunkier, bunkier przez który e, dookoła jest laser i dzięki temu gdy wejdę w to, to zaczyna wyć, słyszycie to, jak to Wyje głośno i tutaj mamy safe, ale to na kod, to nie jest zwykły safe, także wpiszmy kod. Ja wam mogę pokazać jaki ja mam kod. 159385. Także zapamiętajcie ten kodik. Tak, 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 tak. Dobra, wychodzimy z tego i powinno się otworzyć. Dobra, otwiera się elegancko. Teraz mamy tutaj trzy małe safe'y do wyboru, także przesaćmy to sobie wszystko. Złoto dajmy do tego pierwszego safe'u, do drugiego damy sobie diamenty. Tak, a do trzeciego szmaragdy ładnie wszystko poukładane. Do tego mi nikt nie wejdzie. Panie, takie kody, zabezpieczenia i wszystko inne. Zabieramy to tutaj. Przekładamy to tutaj. I jest elegancko. Dobra, safe już mogę sobie zamknąć. Teraz chodźmy do domku. Coś upichcić. W ogóle, ej, tam jest jakiś, yy, co tu jest? Golem. Co ty robisz, tu golemie? Asiomi stąd. Dobra, idziemy tutaj sobie do domku i upichcimy jakąś fajną. Nie wiem, zapiekankę robimy czy, czy cokolwiek? Nie wiem, co byście chcieli, widzowie, zjeść. Ja wam zrobię. Ja, Sebek, to ja kucharz jestem. Panie, panie, weźmy sobie coś tutaj ze szafki. W szafce mamy złote jabłuszko. Ok, a w drugiej? O, w drugiej mamy pieczoną baraninę i pieczonego gotowanego kurczaka. Ale chwila, 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 wy to słyszycie to, co ja. Ja chyba jakiś alarm słyszałem i to z mojego bunkru! O nie, 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 nie! Wychodzimy stąd szybko, szybko, szybko. Mam chyba włamanie do bunkru jakiegoś. Poczekajcie, czekajcie, zamykam drzwi i wychodzę, wychodzę, wychodzę i idę tutaj do mojego bunkru. Kto tu jest? Kto tu jest? Kto tu, jest? tu jest ten golem! Coś ty zrobił, jak ty żeś tu weszł, spójrzcie na niego! Wyrzuca diamenty! O, nie moje diamenty! Ja je świeżo kupiłem! Oddawaj mi to, raz, dwa, oddawaj! Ucieka teraz, ej, ale ja nie mogę się z nim mierzyć, przecież on jest dużo silniejszy. W którą stronę on idzie? Cały czas go śledzić. Sąsiedzi, pomóżcie mi! Mam problem z golemem. Okradł mnie z diamentu, szmaragdów i złota. On wszystko ma u siebie. Zobaczcie, jak go nawet uderzyć nie mogę. On jest taki mocny. Ło, wow. nawet mi się Minecraft delikatnie ściął. Nie wiem, on jest zbyt mocny w ogóle. Ew, villager mnie tu zaczął atakować. Zostaw mnie, villagerze. Ten villager jest jakiś w szoku. Ma duże oczy. O nie, golemie, golemie, Kasiorem oddawa. i oddawaj. Niestety muszę uciekać przed tym villagerem. Masz szczęście, golemie. Masz szczęście. Jeszcze cię dorwę. Zobaczysz, wracamy do domku, wracamy do domku, ale gdzie poszedł ten golem? Muszę się za nim wrócić. W ogóle tu jest jakaś nowa budowla. On chyba wchodzi do tej budowli, tak? Czy się mylę? Tu są ochroniarze nawet. Wow! Co to jest za wielka budowla? Wygląda mi to na wielkiego, ogromnego golema. Zobaczcie, nawet mam pomarańczową twarz. Ok, to spróbujmy tam wejść. Tu są jakieś duzi ochroniarze czarni, ale dobra, mam nadzieję, że mnie wpuszczą. Dzień dobry, dzień dobry. O, dzień, dzień, dzień dobry, panie, pan mnie nie popycha, ja mam mało życia. Muszę sobie zjeść złote jabłuszko, dobrze wziąłem ze szafeczki, zjemy sobie, niech mi się życie, trochę zregeneruje i musimy spróbować tu jakoś wejść. Panie, wpuść mnie pan! Co, co mi pan bronisz tutaj? Dlaczego? Dlaczego? Co ja tutaj wstępu nie mam tylko golemy? E, golemie, po, powiedz mi tak, no, pomachaj mi główką, jeżeli nie mówisz. Czy tutaj wstęp mają tylko golemy? Poczekajcie. Kiwa, że tak. Aha. E, to proszę pana, ja mam taką sprawę, bo u mnie był e, tam w sejfie. Ja mam taki sejf wybudowany. U mnie był pana kolega, który tu przed chwilą weszedł do tego hotelu. Panie, on mnie okradł. Proszę mnie wpuścić. Ja zanim tutaj muszę pogonić I, i, i odpycha mnie. No co za golem, wredny. Dobra, dobra, ja jeszcze tu przyjdę. Zobaczycie. Porachuję się z wami i z tym, co mnie okradł. Jeszcze tu przyjdę, jeszcze tu wrócę. Widzowie, muszę coś wymyśleć, żeby. Tutaj wrócić. Tylko, tylko co ja mam tutaj wymyśleć? Nie mam żadnego pomysłu. Najlepiej, wiecie co, od dołu to raczej wejścia nie mam, bo ci golemi naprawdę są wielcy. Spójrzcie, ja jestem zbyt mały. No zobaczcie, nawet mięśni nie mam, żeby ich rozwalić. Dobra, ale ja coś jeszcze wykombinuję. Może, wiecie co, mam światełko w tunelu. Tak, zaświeciło mi się w głowie. Mamy przecież Kowala, Kowala, który robi różne dziwne rzeczy. Może ja bym do niego podszedł tutaj. O, ma garaż jeszcze zamknięty za chwilę do niego zapukam, ale widzowie, objaśnię wam na początku mój plan, a mój plan jest mianowicie taki, że powiem mu, żeby mi zrobił samolot i tym samolotem wlecę tam na głowę golema i wejdę od góry. Co wy na to? Dobry pomysł czy niedobry? Ja tutaj zapukam do tego mechaniora, do tego kowala. Halo, halo, puk, puk! Pukamy, pukamy i czekamy, aż on nam tutaj otworzy. Otwiera nam. O, dzień dobry, panie kowalu. Słuchaj, pan, ja mam taką sprawę. Helikoptera bym potrzebował ogólnie. Ja panu, o, Oddam tutaj i zapłacę w szmaragdach, diamentach i złoto. Bo nie uwierzy, pan mnie okradli. Wie pan, ja tam mieszkam i był u mnie taki golem, który mieszka w tam w tej dużej budowli. I ja muszę wlecieć na samą górę, na jego głowę, żeby się tam dostać i odzyskać, co jest moje. Ja panu obiecuję jakieś 5%. Mam naprawdę tego wiele. Widzowie mogą potwierdzić, ja mam diamentów. Już mogę w zastaw dać dwa diamenty. Jeżeli mi pan nie wierzy, no to dwa diamenty w zastaw daję. Poczekajcie, daję mi coś i. i... Wow, jak on zrobił, spójrzcie na to, w ogóle, ej, tu jest drugi, taki sam, ty, 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 produkcję z tym prowadzisz, ale że co niby, ja mam na fotelu lecieć, naprawdę, on lata, poczekajcie, sprawdzę to, wsiadam i tak, tak, śmigła się kręcą, ale jak, jak tym wystartować, panie, panie, o, o, dobra, da się, da się, ja latam na fotelu, nie uwierzycie, widzowie, spójrzcie na mnie, siedzę sobie normalnie we fotelu i latam, mam nadzieję, że mi się tu paliwo nie skończy. No dobra, no to, to tak jak mówiłem, tak zrobię, także lećmy na samą miuśką główkę. Poczekajcie, o, dalej pokażę wam, jak ja lecę tutaj. Lecimy do góry na głowę golema! O tak, 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 lecimy tutaj. Jeszcze muszę, nie, nie mogę, wow, 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 jak tu ciężko wysterować tym wszystkim. Ok, wysiadamy. Mój samolocik, powiem wam, że się zdał. Eleganckiego kowala mamy we wiosce. O, właśnie tam z góry go widzę teraz. I słuchajcie, on fajne rzeczy ogólnie robi. No, ale y, cóż, mamy tu Jakąś klapkę od góry. Ej, to nie był głupi pomysł, żeby od góry wejść, a tutaj na ramiona, jakbym wylądował. Poczekajcie, sprawdzę to. Z jednej strony nic nie ma, z drugiej także nic nie ma. Dobra, no to nic nam nie zostało innego, jak otworzyć tą klapkę i wejść od góry do niego. Zobaczymy, co on tutaj ma. Siob, schodzimy. Okej, tu jest jakiś golem. wow, jaki napakowany, jaki siłacz. Yy, golemie, golemie, nic mi nie rób, nic mi nie rób. Poszło, to odejdź ode mnie, odejdź ode mnie. Poczekajcie, chyba będę musiał go rozwalić, bo inaczej ja z nim nie dam rady. On mnie nie przepuści dalej, poczekajcie, nawalam go, nawalam, odejdź Odejdź ode mnie, odejdź ode mnie. Ale on tutaj ma siłownię, jaki on jest w ogóle Umięśniony, Wow, dobra, może ja go zostawię w spokoju i wiecie co? Zejdę po prostu na dół, tak będzie najlepiej. Panie golemie, odsuń się pan, odsuń się pan w, tutaj, klapkę do góry i schodzimy w na dół. Poczekajcie, o, dobra, schodzę, zostań tam, golemie, schodzimy sobie po schodeczkach, po schodeczkach w dół, ta la 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 la. la. A co my tutaj na dole mamy? O, kolejne przejście jeszcze na dół. Dzień Dobry, tu jest jakiś inny golem. Jaki ładny ogólnie, widzicie e, to, to, to złote i jaki mały. On jest w moim wzroście, spójrzcie na niego. A nie, to jest kobita, Wow, ale ty jesteś piękna. Pani golemowa. Wow, jakie czerwone oczka. Cześć, dziewczyno. Jak masz na imię? Jak ty się nazywasz? Powiesz mi strasznie mi się spodobałaś, wiesz co? Masz taki kolorek oczu jak moja bluzka, no, taki fajny, bardzo mi się podobasz. Może, może chciałabyś ze mną pójść? Posłuchaj, ja tutaj wtargnęłem do ciebie i bardzo ci przepraszam, ale niestety u mnie w domu był taki zły golem, w, wszedł mi do takiego sejfu, który, który, w którym miałem diamenty, szmaragdy, złoto, naprawdę dużo tego miałem, może ciężkie to jest do uwierzenia, ale on mi tam wszedł i zabrał wszystko, ja niestety nie mam nic, został mi jakaś pieczotka, baranina, w ogóle sam tak jem, proszę bardzo, zjedz sobie ze mną jeżeli chcesz, ja sobie zjem jeszcze jednego e, to co, dziewczyno, idziesz ze mną, czy zostajesz tutaj? ja tobie nic nie będę robił, proszę, nie bój się poczekajcie, ona tak stoi na tej klapie, jakby mnie tam przepuścić nie chciała, e, dobra dziewczyno, a czy możesz w ogóle tu są drzwi, ej, sprawdźcie mi co to są za drzwi wow, jestem na, J jestem ej, gdzieś na poziomie pasa tego golema ale fajnie, tutaj zamykam to, bo jeszcze mnie zepchnie Ej dziewczyno, czy mogłabyś się przesunąć? Proszę bardzo, proszę. Ja bym nie chciał cię przepychać, ale chcę cię przeprosić bardzo, żebyś odeszła na dwa kroczki do tyłu, a ja sobie przejdę na dół. Co ty na to? Ja potrzebuję odzyskać moje, moje szmaragdy i diamenty. Jak widzę, ty tutaj nic nie masz, żeby to mieć, chyba, że wzięłaś, chyba, że ci dał. Um, czy ty masz jakieś szmaragdy i diamenty moje? Powiedz mi. I złoto? Kiwa, że nie. No okej, okay. no to proszę odsunąć się. Ja tą klapę otwieram. O, właśnie otworzyła się. Teraz sto iż na krawędzi klocka. I proszę mnie przepuścić. Ja stąd przy... idę tutaj. Idę w dół. Jeszcze zobaczyć, co tutaj jest na dole. Chłop. Wow, jak ja spadłem z tej góry. Dziewczyno, trzymaj się. Na razie, cześć. Zamykamy klapę. Zobaczmy, co tutaj jest. Wow, tu jest jakiś golem czerwono-czarny. Ej, o, odejdź ode mnie. Ja nic nie chcę. Ja chcę odzyskać tylko moje diamenty i szmaragdy. Proszę mnie zostawić. Tędy wychodzimy. Nie, nie, nie. nie! Zamykaj drzwi. Zamykaj drzwi. Idę bardziej na dół. Tutaj mamy klapę kolejną. Dobra, golemie, trzy Trzymaj się, już uciekam, już ci nie przeszkadzam. Przepraszam, to jest jakiś hotel golemów. Z góry na dół mamy cały czas jakichś golemów. Zamykamy mu klapę, żeby za mną nie przyszedł. I co my tutaj mamy? Poczekajcie. Jest, jest ten złodziej, który mi ukradł. Ej, odejdź mi stąd. paszą wąt. tu są drzwi. Nara, nara, masz wy, wyjść stąd. Poczekajcie, tu jest skrzyneczka. I tak, tak, tu są moje szmy Te wszystkie. Wow, odzyskałem szmaragdy, diamenty. Zabieramy wszystko. To sobie przestawimy i wynocha mi stąd. Ej, tu są ci ochroniarze, muszę. Szybko, szybko go pogonić. Idź mi stąd, ale to już, żeby mi to był ostatni raz, że mi się tu wkradasz do domu. Paszą wód, tak, do tego labiryntu. Wejdź, wejdź, już stąd nie wyjdziesz. Haha, ha, bardzo dobrze, dobra. Wyprawiłem go tutaj do labiryntu, teraz wracam się do domku, odłożyć te moje wszystkie e, rzeczy, które mam. Sztabki złota, diamenty i tak dalej, i tak dalej. Żebym spał spokojną głową, już jestem naprawdę bardzo, bardzo zmęczony. Także wróćmy się do domku, odłóżmy to wszystko, te diamenty, szmaragdy, i i wszystko inne, co mam, yy, i po prostu połóżmy się spać, przespać się na chwilę muszę, a później zobaczymy, co się dalej wydarzy. Bo mam nadzieję, że już ten golem nie przyjdzie, aczkolwiek jak on przyjdzie, to zobaczycie, co ja zrobię. Mam już na niego plan, także weźmy tutaj, zamknijmy to, odłóżmy sobie wszystko, siob do tego, okej, okay. Tu będzie dobry, yy, poczekajcie, jak to się robiło, o coś takiego, dobra. Przekładam sobie siob, 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 jeszcze tutaj diamenciki i mamy to bezpieczne. Tu mamy trzy skrzynki, mam nadzieję, że te golemy nie są zbyt mądre, żeby mi tutaj. I zaglądać do skrzynki, a ja w tym momencie idę się przespać do góry na łóżko, przespać się, bo jestem naprawdę bardzo, bardzo zmęczony. Także chwila, moment, ja się prześpię i zaraz do Was wracam na 3, 2, 1. Kto mnie tutaj budzi? Ktoś mi dzwoni do drzwi. O co chodzi? Poczekajcie, jestem strasznie głodny, ale dobrze, że mam jedzenie tutaj w ekwipunku. Muszę zejść i to sprawdzić, bo mi normalnie spać nie dadzą. No co chwilę coś się dzieje, co chwilę coś się dzieje. Mam nadzieję, że to nie moje syreny, chociaż safe. Nie zamykałem i w sejfie nic nie mam, to się nie mam o co obawiać. Zobaczmy, kto jest przy drzwiach. Już otwieram, już otwieram. Ej, to jesteś ty, ty golemie niedobry. Co, co ci jest? Czemu ty masz głowę w dole? Ej, ja, ja ci nie oddam moich diamentów. Co jest z tobie? Co się tobie stało? Proszę mi stąd wyjść do swojego, swojego hotelu. Co się stało z waszym hotelem? Dlaczego go nie ma? Co, co, że zepsułeś go? Czy co? Zamknęli go? Ej, ktoś zniszczył nasz hotel. Na, na naprawdę, golebie? Ej, smutno mi się trochę zrobiło, ale to, to nie zmienia faktu, że mnie okradłeś. Ty byłeś niedobry wobec mnie. Słuchaj, golemie. Dobra, wiesz co? Chodź tutaj, chodź tutaj, bo mam za mało miejsca. Chodź tutaj. Słuchaj, możemy pójść na taki układ. Jeżeli tylko zechcesz, to ja zrobię tak, że ten hotel wróci, co nie? Zrobię tak, że zapłacę budowlańcom, oni to wszystko odbudują, będzie super, ale pod warunkiem takim, że już nigdy więcej mnie nie okradniesz i gdy jakikolwiek inny golem będzie chciał mnie okraść, to ty, ty jeden powiesz mu, że nie wolno tak robić. Okej, okay? zgadzasz się i będziesz robił wszystko, żeby nie, żeby nie okradli mojego domku. Ty zgadzasz się? zgadza się, no okej, okay, okej, okay. to słuchaj to weź poczekaj chwilę, ja zaraz pójdę po budowniczego, w tym samym miejscu postawię wam z powrotem hotel, także niczego się nie obawiaj, ja tutaj tylko tą twoją tabliczkę zniszczę, zamknę swój domek na klucz, poczekajcie, cyk cyk, dobra, zamknięte, tu jest na klucz, tabliczka mam wziętą Google mnie e, proszę się oddalić od mojego domu, iść sobie gdzieś tam ja muszę iść do mojego sąsiada e, po prostu e, budowlanego, żeby to wybudował, przecież sam tego nie będę robił, mi to by zajęło, nie Wiadomo, ile, ja mam tutaj specjalną ekipę, która się tym zajmuje. Także widzowie, spójrzcie na nich, jak oni wyglądają. Poczekajcie. W tym domku nie, to nie ten domek. Poczekajcie, w którym domku ten Bob budowniczy by tutaj mieszkał? Chyba w tym. O, tak, tak, tak. W tym domku. Mi się już przypomina tutaj wujek Zdzisiek mieszkał, ale, ale on już się przeprowadził. Halo, o właśnie, dzień dobry. E, akurat do pana szedłem. Słuchaj pan gdzieś wychodzisz, ja miałbym taką budowlę dla pana do zrobienia. Taki golemowski hotel. Co, co, co pan na to? Pewnie pan widział tutaj. Stał niedługo i ktoś chyba zlecił rozbiórkę, bo bo, bo, bo nie ma już tego. I ja bym chciał to z powrotem. Ja zapłacę panu w diamentach, w złocie i szmaragdach. Co pan na to? Zgadza się pan? Okiwa, że tak. No, okej, no, okej, okay, okay, to zapraszam tutaj, ja panu pokażę o co chodzi. To więc tak, e, ta budowla ma przypominać golema, ma mieć e, 4 albo 5 pięter, z tego co się orientuje, i takie przejście. O, pan już zaczyna budować. Dobrze, panie, to buduj pan tutaj śmiało, a, a ja później przyjdę zobaczyć, jak to panu wychodzi, a my się wróćmy do domku. Ja sobie muszę coś przygotować do zjedzenia. I w ogóle może przyjdę tutaj i panu pomogę, który to buduje. Także chodźmy szybciutko do domku, do domku, do domku. Wezmę swoje materiały budowlane i postaram się jakoś pomóc w tej budowie. Mam nadzieję, że ten golem to zrozumiał. Wiecie, już on mnie nie przyjdzie okraść. No ale to się okaże, to się okaże. Chodźmy tutaj, odłożę sobie w ogóle jedzonko, bo mi już tyle niepotrzebne, a po szkoda, żeby się zmarnowało. W szafce się nie zmarnuje, siup, odkładamy tutaj. I czy ja mam. Jakieś bloki budowlane? Poczekajcie, gdzie ja bym musiał tych bloków budowlanych szukać? Gdzie ja je mam ukryte? W skrzyneczkach nie. W skrzyneczkach mam tylko złoto, diamenty i szmaragdy. Poczekajcie, gdzie ja bym mógł mieć tutaj? Nie wiem, albo wiecie co? Ja powiem mu, żeby mi dał po prostu jakieś e, materiały budowlane i mu pomogę budować. Zamknijmy dom i chodźmy, wracajmy do niego. Zobaczy... Zobaczymy, na jakim on jest etapie? Wow, w jakim on ekspresowym tempie to postawił? Zobaczcie na to, to już stoi. Ej, e, dobra, wiecie co? Ja się wrócę, od razu mu zapłacę za to, żeby żeby nie zalegał z długami. Ja wezmę kasiolę, znaczy nie kasiole, a, a te szmalagdy i diamenty, tak jak mówiłem, tak mu zapłacę. Weźmy sobie, nie wiem, e, ile by mu tutaj, tutaj dać za robotę? Po 16? Tak, damy mu po 16, a co tam, nie będziemy jakoś Przedabrzać za dobrze, żeby nie miał za dobrze. Damy mu po 16 tego e, złota, szmalagdów i diamentów, mam nadzieję, że będzie zadowolony. I zobaczymy, jak to będzie, jak ten golem będzie szczęśliwy, bo go też muszę jakoś zawołać, nie wiem w jaki sposób jeszcze, ale go zawołam Widzę, ochrona też wróciła do roboty. Wo Ło, wow, Ło. Wow. O, pan budowlany akurat tutaj stoi. Halo, halo, dzień dobry. Widzę, że pan w ekspresowym tempie to postawił. No, no, powiem panu, gratuluję. I tutaj jest pańska zapłata. Proszę bardzo, proszę, wyrzucam tutaj elegancko. Mam nadzieję, że to wystarczy. Jest nawet z nadmiarem. Wszystko ok? Wszystko w porządku, panie budowlany? Może być, wszystko jest ok. Jak on jest ubrany? Wow, e, za mało. Jak to za mało? Ja więcej nie mam. Więcej nie mam. Musi to panu wystarczyć. No co to i tak jest dużo. Pan musi przyznać, pan mnie nie odpycha tutaj. Ja i tak panu dużo dałem, i będę miał jeszcze więcej roboty dla pana. Także pan się nie gniewa. Dobra, ja rozbiję tu tabliczkę. E, polecam się na przyszłość. Dziękuję bardzo. Ja idę poszukać golema, żeby e, tutaj go sprowadzić jakoś. Golemie! Golemie! Halo! Gdzie jesteś? Poczekajcie, on poszedł chyba w tamtą stronę. Poszukajmy go gdzieś z tamtej strony. Jest. O, usłyszał mnie. Golemie, golemie, słuchaj. E, udało mi się, udało mi się wybudować swój hotel. Chodź tutaj pokażę ci go, spójrz na niego, spójrz na niego. Wygląda tak samo, prawie, że identycznie. Ochrona też wróciła i zdążyłem zauważyć, że tam stoi jeden gościu. Słuchaj, golemie, słuchaj, poczekaj, stój w miejscu, e! Słuchaj, to żeby tak było, jak się umawialiśmy, bo słuchaj, ten hotel to ja potrafię rozebrać w minutę. Wezmę budowlańce, zapłacę mu za to i on mi go rozbierze. Także mam nadzieję, że dotrzymasz umowy i, i, i weźmiesz, e, dopilnujesz tego domu mojego, żeby już mnie nikt więcej nie okradł i ty też." okej? Okay, wszystko jest w porządku? Kiwa, że tak. No dobrze, dobrze, to golemie do widzenia, do zobaczenia, a wy widzowie, wiecie co? Możecie wejść na mój drugi kanał, zobaczyć, co tam nagrywam. Wbicie również na mojego Instagrama, bo tam dodaję zdjęcia z prawdziwego życia, tam w ogóle w tle jest taki golem przestraszony, widzicie go? Jakie on ma wielkie oczy. No tak, i słuchajcie, wbicie na tego Instagrama, zobaczcie, co dodaję za zdjęcia, a ten odcineczek już dobiega końca, także co? Ja będę się z wami żegnał, na razie, cześć, trzymajcie się!